czym się zajmował Witkacy, z czego może nie do końca i nie najczęściej jest znany, opowiadany, bo to był człowiek zupełnie wszechstronny, zajmował się wszystkim, czym się dało w dziedzinie nie tylko sztuki, był przede wszystkim w swoim rozumieniu filozofem, był pisarzem, rysownikiem, fotografem i mamy wrażenie, i taką mamy też misję w Instytucie Witkacego, założonym z profesorem Januszem Deglerem i profesorem Lechem Sokołem i Stefanem Okołowiczem między innymi, obecnym tutaj Markiem Średniawą, jeszcze kilkoma innymi osobami, że musimy promować dzieło najbardziej wszechstronnego polskiego twórcy, który jednak, żyjemy już w dobie feminizmu, a raczej postfeminizmu, więc muszę tutaj złożyć ukłon żonie Witkacego, bez której, a w zasadzie bez tej szyi, ta głowa by pewnie odpadła i nie dała rady unieść wszystkich problemów dnia codziennego. A to była pierwsza, moim zdaniem, witkacolożka. Jadwiga z Unrugów Witkiewiczowa, zawsze się o niej mówi, kim była rodzinnie, wnuczka Kossaka, kuzynka Magdaleny Samozwaniec, jakby to ją najbardziej identyfikowało, a ona była pierwszą witkacolożką, pierwszą edytorką tekstów Witkacego, była jego powiernicą, była przedstawicielem handlowym firmy portretowej, w zasadzie no, robiła wszystko, nawet wtedy, kiedy już pracowała zawodowo, a pracowała w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie. I później też to właśnie Jadwiga, nazywana przez Witkacego Niną, dzięki niej uratowała się spuścizna w dużym stopniu jej męża. Ona zachowała między innymi listy, które pisał do niej przez 15 lat z górą. I zachowało się dzięki niej też między innymi dramaty, przynajmniej niektóre. Witkacy, polimat awangardy, tak brzmi tytuł dzisiejszej prezentacji. Polimat, czyli no, można by powiedzieć człowiek renesansu, gdyby Witkacy lubił tę epokę. A on miał do renesansu bardzo trudny stosunek, bo uważał, że w renesansie zaczął się upadek sztuk, więc no nie będziemy mu robić tej przykrości i złośliwości, więc nie będę go nazywał człowiekiem renesansu, a za Markiem Średniawą w zasadzie będę nazywał go polimatem nie tylko polskiej awangardy, bo mam nadzieję dzisiaj też usłyszymy o innych takich witkacych europejskich, że no, były odpowiedniki w różnych krajach tego naszego Stanisława Ignacego Witkiewicza, a oczywiście w celach promocyjnych zestawiłem go z dobrze znanymi postaciami, czyli noblistą Winstonem Churchillem i kim? I oczywiście Mikołajem, twórcą jednej z ważniejszych teorii pieniądza, czyli Mikołajem Kopernikiem. Ale o Koperniku to nie dzisiaj. Chciałem Państwu pokazać takie prace Witkacego, plastyczne także, które nie są tak chyba powszechnie znane. No i tak z nich się nie kojarzy Witkacego, bo Stanisław Ignacy Witkiewicz, jak pewnie wielu z Państwa wie, założył firmę portretową w latach 20. i dzięki temu zachowało się mnóstwo jego prac plastycznych, ale zachowały się przede wszystkim pastele, czyli portrety, które malował, no to była jego głównie chałtura. On to malował, rysował dla pieniędzy, żeby mieć z czego żyć, prowadził firmę, która miała swoje, można powiedzieć, przedstawicielstwo w Warszawie i w Zakopanem. Jeździł po Polsce, zdobywali mu przyjaciele i znajomi klientów, no ale to było wszystko jego praca głównie zarobkowa bądź dla przyjaciół, o tym za chwilę, a miał różne okresy w twórczości plastycznej, tworzył różnymi technikami i tutaj mamy przykład ekslibrisu, który stworzył pod koniec I wojny światowej. Mamy przykład potworów tak zwanych, czyli rysunków węglem wczesnych po prawej na dole. Mamy portret, to jest też węgiel. Mamy rysunek atramentem, którym okrasił list w 1927 roku, bo te listy to jest samo w sobie dzieło sztuki. Mam nadzieję, że zaskoczę Państwa także pracami olejnymi Stanisława Ignacego Witkiewicza, ponieważ on, no może nie akurat w tej kompozycji,
to był taki zupełnie przez parę lat zupełnie sobie zwykły, tradycyjny malarz, który malował olejami i który, jak sam później stwierdził, chyba jak pojechał do Paryża i zjawił się w salonie Gertrudy Stein i poznał Picassa, stwierdził, że jest zacofany w nowych trendach w sztuce, a zacofany jest dzięki swojemu ojcu Stanisławowi Witkiewiczowi, który był twórcą stylu zakopiańskiego, wychowawcą narodu i uważał, że jego syn po prostu powinien w zasadzie najbardziej słuchać teorii sztuki swojego ojca, ewentualnie wielkich malarzy, których, czy naukowców też, których podtykał ojciec synowi w indywidualnym trybie nauczania, bo do szkoły nie chciał syna posyłać. Witkacy był eksternem, zaliczył maturę jako prywatysta w wieku 18 lat, ale tak to głównie uczył się w domu od między innymi Limanowskiego, Folkierskiego, wielkich profesorów ówczesnych czasów. A tutaj mamy taki sobie pejzażyk, jak się Witkacy, jeszcze nie Witkacy, bo można mówić od 1913 roku o Witkacym w zasadzie, a tu mamy granaty z 1911. No i mimo, że to już nie jest takie grzeczny pejzażyk, to jednak daleko mu do nowych trendów w sztuce, które opanowywały wówczas całą Europę. O czym Stanisław Ignacy Witkiewicz przekonywał się ratalnie, etapami i implementował dosyć późno. Tu przedstawiam Państwu pejzaże z tropików. Stanisław Ignacy Witkiewicz znany jest chyba najbardziej ze swoich afer życiowych, skandali, nieszczęść, których był udziałem. I takim nieszczęściem jednym z było samobójstwo jego narzeczonej, Jadwigi Janczewskiej. To właśnie a propos tych pejzaży, nie straciłem wątku. Jadwiga Janczewska popełniła samobójstwo przez to, że tutaj są różne teorie. Nie wytrzymała być może napiętej sytuacji, atmosfery emocjonalnej między Karolem Szymanowskim, między całą bohemą literacko-artystyczną Zakopanego. Popełniła samobójstwo w Zakopanem pod Skałą Pisaną, gdy pokłóciła się ze swoim narzeczonym Stasiem Witkiewiczem, który bardzo siebie później winił za to. No i w depresji jego przyjaciel, wielki antropolog Bronisław Malinowski, zaproponował mu wyjazd w takiej eskapadzie naukowej jako rysownika, fotografa, żeby pojechał z nim w tropiki i popłynęli do Australii, gdzie odbył się wielki kongres Brytyjskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Zatrzymali się po drodze na Ceylonie. W Australii zastał ich wybuch I wojny światowej, dlatego Witkacy stamtąd wrócił. Malinowski został, a z tej podróży mamy między innymi takie prace przedstawiające pejzaże tropikalne. Również w sztukach teatralnych jest kilka sztuk też określanych mianem tropikalnych, czyli między innymi Mr. Price, czyli Bzik Tropikalny. Tutaj najsłynniejsza chyba realizacja Jarzyny w 1997 roku, ale o sztukach to jeszcze teatralnych za chwilę. A tutaj pytanie do Państwa, czy to wszystko malował Witkacy? No i zapadła głucha cisza. Czy to jest podchwytliwe, czy będą nagrody i co on od nas chce? To ja na zachętę odpowiem za Państwa, że to wszystko też Witkacy. Czyli naprawdę można by spokojnie powiesić na ścianie, babcia by się nie przestraszyła, nie widać w ogóle, że jakieś narkotyki, że nie był pijakiem, jak to legenda uliczna głosi. Taki tutaj pejzaż włoski, zimowy, widać drapieżną kreskę i taki mam wrażenie niepokój w tych pejzażach, ale zupełnie zwyczajne, można powiedzieć, obrazy. Jeszcze przed I wojną światową był
przez chwilę, można powiedzieć, uczniem Władysława Ślewińskiego. I tutaj Państwo macie, zestawiłem na przekątnych. I teraz sam się musiałem ostatnio zastanowić, po której przekątnej jest który. Czyli tak, po przekątnej od lewej z dołu do prawej u góry to jest Ślewiński, a w tamta przekątna to jest Stanisław Ignacy Witkiewicz, który odwiedził Ślewińskiego w Brytanii. Ja to wszystko tak trochę po łebkach szybko opowiadam, ale daję Państwu różne tropy, bo cały czas mam wrażenie, że różni tutaj witkacolodzy potencjalni też siedzą, bo my też nie jesteśmy witkacologami z urodzenia. Mamy informatyka, ekonomistę w gronie, więc wszystko przed Państwem, a trzeba na przykład sprawdzić, z kim u Ślewińskiego ten witkacy przyszły spotkał się w Brytanii i z kim tam malował, bo jest szansa, że na przykład poznał Henryka Haydena, bardzo wziętego obecnie po śmierci długo malarza, który przeniósł się z Polski na emigrację i który przyjaźnił się z samym Samuelem Beckettem, grał z nim w szachy i być może o Witkacym opowiadał, bo był w tym samym czasie u Ślewińskiego razem z Witkiewiczem w Brytanii. I wtedy byśmy mogli stworzyć taką teorię, że Beckett to jest taki ichniejszy Witkacy, nie? Że nie Witkacy polski Beckett, tylko że odwrotnie. A to jest kolejny taki, można powiedzieć, niespotkany nauczyciel Witkacego, bo jak Państwo widzicie, no ja tu nie twierdzę, że on przemalowywał, tak? Ale Gogenem był zafascynowany. Jeden zresztą i drugi pan. I tu znowu mamy na przekątnych. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Paul Gauguin, Stanisław Ignacy Witkiewicz. No o ile ta praca Gauguina jest dosyć łatwa do zakwalifikowania chyba dla laika, że te panie z wysp Oceanii to pewnie Gauguin, o tyle już tamten obraz, no tu już bardzo podobna kreska i do tego pejzażu z nosorożcem, to jest Witkacy. Cały czas przekonuję, że można te obrazy powiesić na ścianie, żeby się Państwo nie bali zainwestować, bo jak się zdarzy na jakiejś aukcji, to można te paręset tysięcy poświęcić jednak, żeby promować polską sztukę i powiesić coś dobrego naszego w salonie, prawda? Szczególnie, że mamy rok niepodległości, promujemy swoje dziedzictwo i mamy przez przypadek stulecie czystej formy także. Stulecie czystej formy, czyli 100 lat temu Witkacy napisał Macieja Korbowej Bellatrix, nową homeopatię zła, pierwsze sztuki czysto formalne, a także napisał swój traktat m.in. o czystej formie, czyli nowe formy w malarstwie. A tutaj mamy kompozycję przykład kompozycji astronomicznej i chemicznej, bo Witkacy interesował się wszystkim. Także jeśli Państwo lubicie chemię, fizykę, biologię, to też można się interesować w związku z tym Witkacym. Ja Was przekonam, z każdej dziedziny będziecie zaraz witkacologami, ewentualnie witkacofilami, jak jeden z fundatorów Instytutu, Włodzimierz Mirski, który jest głównym witkacofilem i może Wam zaświadczenie wydać, jeśli Wy też zostaniecie witkacofilami. Stanisław Ignacy Witkiewicz jako patriota żarliwy wziął udział w I wojnie światowej po stronie Rosji. A jak już zobaczył rewolucję i zobaczył jeszcze wcześniej okopy I wojny światowej nad Stochodem, góry trupów i bezsens I wojny, to już postarał się, żeby być cały czas urlopowany, nie wracać ze zwolnień lekarskich i urlopów i wypisać się z wojska najszybciej, jak to się dało. A dało się po rewolucji, którą tutaj mamy uczczoną między innymi właśnie na exlibrisie przygotowanym dla Feliksa Lewińskiego. W każdym razie, jak tylko się udało uciec z Rosji, to w 1918 roku wyjechał z Rosji do Polski i jedyny raz w życiu stał się członkiem jakiejś grupy artystycznej, czyli formistów. I wziął tutaj jest pierwsza wystawa formistów polskich. Tak naprawdę to była czwarta, bo wcześniej się nazywali w zasadzie ekspresjoniści. No i wziął, tak? Nie będę zanudzał szczegółami
naukowymi, biograficznymi, bo macie Państwo sobie chcieć powiesić pracę Witkacego na ścianach. Tutaj przykład kompozycji w czystej formie. Ta kompozycja jest ciekawa obecnie o tyle, że na jej podstawie powstaje już drugi film animowany, w zasadzie już powstał, nazywa się Miazmat. Ma kilka minut, robiony był przez parę lat w Platycz Image, w takiej firmie, która wyprodukowała Katedrę Tomasza Bagińskiego nominowaną do Oscara. No więc mamy nadzieję, że ta też będzie nominowana do Oscara, jak się o to wszyscy postaramy. No i już niebawem będzie można ten film zobaczyć nie tylko na festiwalach. Film przygotował Klaudiusz Wesołowski i te potwory witkacowskie ożyją w nim, bo widzieliśmy wcześniejszą minutową prezentację, która wygrała w Słupsku na konkursie Witkacy pod strzechy, więc wiemy, że to jest naprawdę dobra robota. Martwe natury też malował. Taki był po prostu porządny malarz, tak? I pejzaż, i portret, i martwą naturę namalował. Nie żaden pijak, alkoholik, tam narkoman, kobieciarz i tak dalej. Tak to wykreślamy. No, ale już od 1925 roku stwierdził, że jest tak niezrozumiany i ta sztuka tak nie dociera pod strzechy, że zarzucił malarstwo olejne, po prostu nie bardzo już wierzył w możliwość realizacji tej czystej formy, czyli jakiegoś zetknięcia z metafizyką, dotknięcia tajemnicy istnienia dzięki kontaktowi zwykłego odbiorcy sztuki z malarstwem. No i tutaj mamy ostatnie podrygi tej techniki olejnej, czyli ostatni papieros z Kazańca, tak jest nazwany autoportret z 1925 roku. Później już w zasadzie mamy do czynienia tylko z rysunkami i pastelami, nie tylko z firmy portretowej, która mieściła się na ulicy Brackiej i tutaj przytyk do Warszawy, w której część z nas mieszka, bo tam nie ma ani ulicy Witkacego, ani na tej kamienicy nic nie jest napisane. Otworzymy drzwi, żeby było przewiewniej. Ale te, tu. A, transmisję zasłonimy. Jakbyście Państwo zaczęli mdleć, to wtedy, to mówcie. W ostatnim momencie mówcie. Na Brackiej zachowała się nawet kamienica, w której było mieszkanie Witkiewiczów. Zachowało się to miejsce, to podwórko. Nie ma żadnej tablicy, żadnego śladu. Nikt nie powiesił, nikt nie napisał. Nawet graffiti nielegalnie nie wymalował na klatce schodowej, że tu był Witkacy. W Kaliszu nie wiadomo w sumie, czy był. Ale zachęcam, można stworzyć na przykład tablicę, że tu nie wiadomo, czy był Witkacy. Zawsze będzie lepiej niż w Warszawie, a w Słupsku mają dwie tablice, że tam nigdy nie był. Także można? Można. Witkacy napisał regulamin, to był naprawdę uporządkowany facet. Dla klientów napisał specjalne dzieło, czyli regulamin swojej firmy. Były podzielone na typy, wszystkie portrety. Można było zamówić konkretny typ, który był albo właśnie pod wpływem jakichś środków malowany, albo bez wpływu, bardziej wylizany, mniej wylizany. Zaraz zobaczycie Państwo różnicę między tymi typami, ale przede wszystkim tak, za ręce trzeba było płacić dodatkowo, bo to już naprawdę porządna robota, bo tak to w pół godziny potrafił machnąć taki portret z twarzy. No, za dłonie to już trzeba było dopłacić, poza tym nie można było komentować, bo za komentowanie no, kara była bardzo surowa, po prostu nie dostawało się tego portretu, nie kupowało, nie wychodziło się z niczym pokłóconym, będąc z artystą. Na zdjęciu Jadwiga Witkiewiczowa w mieszkaniu właśnie na Brackiej z wielkimi łydkami na pierwszym planie Stanisława Ignacego Witkiewicza. Malował, czy rysował, bo tutaj w zasadzie rysował pastelami nie tylko swoich klientów, czyli jak to utyskiwał, że musi malować stróża za 50 zł, ale też wielkich tego świata. I kto to jest? Tuwim słyszę, dobrze. No nikt nie powie głośno, żeby dostać jakąś na przykład nagrodę, tak, cukierka, nic. No, ale ktoś tam mruknął. Tak, Julian Tuwim, mamy myszkę i mamy na policzku i mamy lokomotywę.
Zdjęcie jest zresztą Witkacego, bo pasjonowały go lokomotywy we wczesnej młodości i w zasadzie na nich trenował fotografię. A tutaj Zazdrość i medycyna, Michał Choromański, też jedna z częstszych modelek Witkacego, Eugenia Bundykowa. No, sami Państwo ocencie, panie pewnie by się nie obraziły za taki portret. Panowie, ach, takiego Choromańskiego, no nie wiem, czy byśmy chcieli być tak podsumowani, ale zdarzało się też gorzej, można było mieć naprawdę dziwne części ciała na głowie. Tu mamy wielkiego finansistę, który załatwił finansowanie dla linii kolejowej północ-południe z Gdyni dla Polski we Francji, Leon Reynel. Załatwił też Witkacemu publikację kaczki dziennikarskiej, bo Witkacy pisał naprawdę na każdy temat i popełnił kiedyś taki tekst o tym, co można produkować z drewna olchowego. Głupoty wypisał takie, że recenzje szły w prasie drzewnej, że redakcja po prostu przepuszcza takie bzdury, podczas gdy są specjaliści, którzy mogliby się kompetentnie wypowiedzieć, a tutaj zupełnie przegapiono po prostu bezsensowny tekst jakiegoś dyletanta. On się z tego bardzo cieszy. Udało mi się znaleźć ten anonimowy artykuł o produkcji z drewna olchowego i to właśnie Leon Reynel jako przemysłowiec, finansista, akcjonariusz załatwił mu publikację w codziennej gazecie handlowej. Także te publikacje Witkacego można znaleźć naprawdę w dziwnych miejscach. No i mamy te różne typy. Widzicie Państwo, nie? Wylizany, ten na taki, chociaż taki dosyć fantastyczny wylizany, bo tam są różne się jakieś w tle pieklą, nie wiem, czy to draperie, czy to jakieś są jednak rośliny. No i mamy tego Leona Reynela pokazanego z uwidocznieniem najbardziej charakterystycznych jego cech, nie tylko fizis, ale i psyche, a tutaj to już zupełnie potwór. Witkacy zapisywał różne tak, dopiski są na portretach, z tego też jest znany, tylko muszę Państwa zmartwić, że to nie są zawsze, że kreskę wciągał kartą kredytową, tylko że tam często notował, że nie pił od 2 miesięcy, nie palił od 3 dni, więc nie są to tak sensacyjne dopiski, jak się zazwyczaj sądzi. A tutaj siebie uwiecznił z klientką, żoną fabrykanta guzików. Bardzo był, jak widać, sarkastycznie czy autosarkastycznie nastawiony do tej chałtury. Widać, że tutaj mamy i ręce, i pełną sylwetkę. Portret prawdopodobnie, nie pamiętam, kosztował 500 zł. Dobra pensja wtedy kosztowała, wynosiła około 300 zł miesięcznie. No i mówi się, że ten Witkacy to przymierał głodem. No po prostu miał wydatki, a nie, że nie zarabiał, czy był biedny. Chociaż z tą windykacją to też było różnie, klienci niekoniecznie chcieli płacić. Mnóstwo portretów pozostawił przyjaciołom, czy na przykład ludziom, którzy mu coś załatwiali, czyli taki barter. Także, nie wiem, za garnitur, za naprawę zębów, za dach nad głową, opierunek, pocieszenie czy współudział w dobrej imprezie. Zostawiał 1, czasami 5, czasami 15 portretów, no ale no, znęcał się czasami. To Maria Kosprowiczowa jako płaczący rycerz, czy Stefan Schumann, wielki polski psycholog, jako dziecko przedstawiony, czy odwilż twarzy Neny Stachurskiej. Nic dziwnego, że trzeba było poczekać parę dziesiąt lat po śmierci Witkacego, żeby te portrety były coś warte. No i do siebie miał, jak widać, też dystans. To już 38 rok, 53 lata, rok przed śmiercią, po piwie. Ja się nie specjalizuję w tych dopiskach, więc nie będę się mądrował, co tam jest napisane, to Marek Średniawa by powiedział, pewnie prędzej, plus CO, plus CO, plus coś tam jest jeszcze, nie wiem co. Piwo też plus, no coś tam jest, no coś wypił. Ale piwo to nie jest alkohol. Według
Witkacego piwo nie jest alkoholem, zresztą czasami pisał pywko. No ale też dramatopisarzem wielkim był. Zostawił około 40 dramatów. I tutaj oczywiście ukłon w stronę dyrektora Zaczykiewicza, żeby może wystawić Witkacego, po prostu świetną, zrobić inscenizację w Kaliszu, skoro nie ma kogo zapraszać na spotkania teatralne z Polski, co no, muszę przyznać, że rzeczywiście jest niejaki problem. Chociaż Kalisz tutaj jest naprawdę zasłużony i reprezentuje Witkacego dosyć często, bo tak jak przygotowywałem bibliografię dla Piwu przez ostatnie 2 lata, to wyszło mi, że na przykład w Lublinie, w Łodzi, w Poznaniu przez ostatnie 25 lat to w ogóle nie można było żadnej sztuki Witkacego w etatowym teatrze zobaczyć. Nic. Na 200 teatrów w Polsce było chyba 350 premier przez 25 lat. Najgorzej jest właśnie w dużych miastach i w etatowych teatrach. Najczęściej to są dyplomy, najczęściej teatry ofowe biorą się studenckie za Witkacego. A tu mamy sonatę Belzebuba z Romanem Wilhelmim, bezimienne dzieło. No, a tutaj wypisałem Państwu te dramaty i tak jak już te osoby, które widziały moją prezentację o księdzu Kazimierowiczu w związkach z Kaliszem, to Państwo wiecie, że tutaj w Kaliszu być może istnieją te zaginione, bo po lewej stronie mamy te, które znamy. Tu mamy Juvenilia, które napisał w wieku 8 lat. Na drukarce, na dodatek jakiejś domowej były wydrukowane, czyli publikowane w wieku 8 lat, a na środku są dramaty, które zaginęły i nie wiemy w ogóle, nie znamy ich tekstów, mimo że na przykład Persis Zwierzątkowskaja była wystawiana w Teatrze Miejskim w Łodzi. Zachowały się afisze, wspomnienia aktorów spisywał profesor Degler i nie wiemy, tak naprawdę nie znamy tekstu sztuki, mimo że była wystawiana. A te sztuki mogą być cudem zachowane właśnie w Kaliszu dzięki wielkiemu fanowi Witkacego i jego teatru, czyli księdzu Kazimierowiczowi, o którym za chwilę jeden slajd będzie, ale nie będę chciał dzisiaj o nim mówić. Przed wojną w Kaliszu miał miejsce występ gościnny prapremierowego spektaklu Jana Karola Macieja Wścieklicy. Teatr Warszawski imienia Fredry przyjechał, to była reżyseria Jana Pawłowskiego i był to 1925 rok. To jest fotografia niekoniecznie z występu w Kaliszu, ale z tego przedstawienia, czyli jakimś cudem dojechał już w 25 roku spektakl witkacowski do Kalisza. A po wojnie, tu jeszcze mamy plakat Tumora Mózgowicza, to jest w ogóle pierwsza prapremiera witkacowska w historii w 21 roku. W niej grała między innymi żona późniejszego dyrektora Kalickiego Teatru, czyli, Boże, jak miała na imię Iwo Gala, żona Helena chyba Kacicka-Galowa. Tu macie Państwo foto z przedstawienia Szewców, które jest ważne, bo nie doszło do skutku premiera, bo zostało zdjęte przez cenzurę w 1957 roku w Teatrze Wybrzeże Zygmunta Hibnera. Zachowało się tylko 200-kilkadziesiąt fotosów zrobionych na specjalnym przedstawieniu bez publiczności i była generalna z publicznością. I dzięki temu, że zdjęli Szewców, Hibnera w Teatrze Wybrzeże w 1957 cenzura, to w Kaliskim Teatrze Bogusławskiego mogła się odbyć pierwsza w etatowym teatrze zawodowa prapremiera Szewców w ogóle w dziejach w 1971 roku w reżyserii Macieja Prusa za kadencji wspominanej często, jak wiem, do dziś za przeproszeniem Cywy. Czyli oczywiście pani dyrektor, minister i tak dalej Izabeli Cywińskiej. I nie było to ostatnie przedstawienie Szewców. Wszyscy mówią i piszą doktoraty na ten temat, że to przedstawienie było lepsze niż w Ateneum w Warszawie, później przeniesieni Szewcy Prusa. Także tu się Kalisz już zasłużył. Tu jeszcze w
fotosy. Oczywiście ja jestem taka ramota tradycjonalistyczna, ja bym chciał wystawiać po Bożemu Witkacego, więc jak patrzę na tę scenografię, to mi się to już w ogóle nie podoba, bo to wszystko jest nie tak, jak miało być, bo to jest wszystko opisane w didaskaliach, a robią co chcą. No, wielka reforma teatru i tak dalej. 20 lat później w Kaliszu, na naszej tutejszej scenie, Marcel Kochańczyk wyreżyserował w roli Sajetana Maciej Grzybowski. No, spojrzałem, nie wiem, czy się chcę ujawnić, nie wiem, wstać na przykład, ukłonić się i zebrać aplauz. A to było w ogóle w czasach, w których ja się tu kręciłem i chyba tu nawet były choinki czasami organizowane dla pracowników teatru. Mam zdjęcia z najmłodszym Grzybowskim na jednym zdjęciu, jak łyżeczkę zjada. Ja miałem 11 lat, wychowany jestem tutaj na malarni, czyli nie tu, bo tutaj nie była malarnia, tylko malarnia, jak Państwo wiecie, była na ulicy Teatralnej Róg Częstochowskiej, w budynku, który niestety przestał istnieć, ale ten jest taki podobny do niego, dosyć. Najlepsza realizacja scenograficzna, którą robiliśmy w pocie czoła, to był wyhaftowany 120-metrowy kwadratowy chyba horyzont projektu pani Dietrich, z tego co pamiętam. W końcu kazaliśmy jej to zszywać razem z nami, bo to było naprawdę straszne, ale wspaniałe dzieciństwo, wspaniałe. W 99 roku, to jest w ogóle warte doktoratu, co Dziuk robił w Kaliszu, że w ogóle wyjechał z Zakopanego i wyreżyserował przedstawienie w Kaliszu w roli Sajetana Tempego, czy Tempe, nieodżałowany Jerzy Górny. A to ten wspomniany ksiądz dr Henryk Kazimierowicz, to wszyscy już w Kaliszu chyba powinni wiedzieć, że macie szukać po strychach, piwnicach i wszystkich archiwach domowych, biblioteczkach, bo a nuż, tak jak ja kiedyś znalazłem egzemplarz sonaty Belzebuba z dedykacją Witkacego dla tego księdza na ulicy Śródmiejskiej, tak wy możecie znaleźć być może pozostałe elementy biblioteki tego księdza Kazimierowicza. Maciej Błachowicz odkrył, że jego dziadek kupił z Tłokini całą furmankę książek. Co się stało z tymi książkami w latach 80. nie wiadomo, więc musicie Państwo szukać, bo być może w Kaliszu drzemie największa sensacja literacko-teatralna naszych czasów, godna Teleekspresu i Głównych Wiadomości. Także jak Państwo macie parcie na szkło, to jest tutaj co robić. Witkacy jako polimat był też powieściopisarzem, więc tutaj tylko krótko jeden slajd. Napisał, no nie cztery, 3,5, Nienasycenie, Pożegnanie jesieni, 622 upadki Bunga i w zasadzie pół Jedynego Wyjścia. Jedynego Wyjścia nie da się czytać prawie. 622 upadki Bunga to jest taki modernistyczny, autobiograficzny romans o Irenie Solskiej, a Pożegnanie jesieni i Nienasycenie, no to może w zasadzie warto. Ja uważam, że one są przegadane i to tak jak on sam pisał, że powieść nie jest dziełem sztuki, można jak w worek wsadzić wszystko. Śmiejcie się, śmiejcie. Skandal. Był bardzo poważnym teoretykiem, także uważajcie Państwo na te hańby tutaj, bo to był, proszę, publicysta, traktaty pisał o czystej formie, szkice estetyczne, ale to i tak są te lajtowe bardziej tytuły, bo napisał także o ontologicznej beznadziejności, logiki fizykalizmu i pseudonaukowego monizmu w ogóle i o perspektywach koncepcji monadystycznej, ponieważ jako filozof, a sam siebie uważał przede wszystkim za filozofa, był autorem ostatniego w Polsce do tej pory systemu ontologii ogólnej. Co to jest ontologia? Nieważne. I tak jeden, może Maciej Dąbrowski by to w Toruniu dał radę wyjaśnić, ja się nie podejmuję. Niby nauka o bycie, tak? No ale to jest taki chyba wytrych, żeby nic nie powiedzieć i żeby się odczepili widzowie, że niby wytłumaczyliśmy. Pisał nawet o celowości w biologii na zlecenie genetyków przedwojennych, więc no po prostu Wikipedia chodząca, znał się na wszystkim.
Problem miał tylko, że papieru czasami było za mało, więc możecie Państwo spotkać się z tak zwanymi listami ekonomicznymi, bo epistolografem również Witkacy Wielkim był i pisał na przykład na zaproszeniach, afiszach, receptach, jakichś instrukcjach obsługi i czyichś listach. I zabawa polegała na tym, że oprócz tego, że nie musiał kupować papieru, to chodziło o to, żeby jak najmniej zmienić, a treść pozostała sensowna, no i czasami pewnie się obrażali adresaci, jak takie rzeczy dostawali. Listy ostatnie lata zawładnęły w zasadzie te listy Witkacego, jeśli chodzi o recepcję twórczości. I tutaj jest problem, że właśnie zapomniano, że Witkacy no jednak przede wszystkim był filozofem, dramatopisarzem, malarzem, fotografem, a nie tylko epistolografem. Nawet powstała taka książka, teraz się powyzłośliwiam, korespondent Witkacy, Olgisz w Krakowie, która stwierdziła, że to było jedyne dzieło, jakie udało mu się w ogóle za życia popełnić skutecznie, a całej reszty mu się nie udało. I tylko w zasadzie dzięki żonie i listom, które miały być niszczone, coś sensownego po Witkacym zostało. Polecam Państwu tutaj, można się chwilowo zapoznać, zanim sobie Państwo gdzieś kupicie, pewnie w Państwowym Instytucie Wydawniczym, czterotomowe, zaktualizowane wydanie listów do żony w opracowaniu profesora Janusza Deglera. Ale tu znowu jest zadanie, bo można znaleźć następne listy, które się jeszcze nie ujawniły wcześniej. W Paryżu odnaleziono 3 lata temu, Mariola Odzimkowska odnalazła listy narkotykowe, pisane do dostawcy narkotyków, do doktora Rouye, który przysyłał peyotl w tabletkach. To wtedy było legalne. Witkacy potrafił ostatecznie nawet rozpoznać pigułki z peyotlu hodowanego w Meksyku i te z niemeksykańskiego, czyli podróby europejskiej, bo nie dawały takich wizji. I tutaj można polecić Państwu książkę Nikotyna i tak dalej, wszystkie w skrócie narkotyki, niemyte dusze. Też wydanie, wznowienie w Państwowym Instytucie Wydawniczym. To jest instrukcja, jakich narkotyków nie brać, a przynajmniej taka jest wersja oficjalna, nie? Żeby też w Tłokini na spotkaniu z dziećmi szkoły podstawowej można było legalnie coś powiedzieć na temat Witkacego. Rysunki, tak jak wspomniałem, to jest jedna też z ciekawych dziedzin twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza i tutaj go zestawiłem po raz pierwszy dzisiaj z Picassem, bo to taki polski Picasso, ten Witkacy, i mam nadzieję, że to jednak się uda wbić do mainstreamowej legendy, że Witkacy to polski Picasso. Jeszcze łatwiej zrobić sensację i zarobić, jak się znajdzie fotografię Witkacego na strychu. Fotografie są Witkacego najdroższymi polskimi w tej chwili fotografiami na rynku aukcyjnym, antykwarycznym na całym świecie. Doszły do 50 tysięcy dolarów za odbitkę z epoki, także najlepiej znaleźć negatyw i papier sprzed wojny i produkcja w najlepsze. Tutaj mamy autoportret wielokrotny, chociaż w zasadzie portret wielokrotny, bo to przecież Witkacy nie robił tego zdjęcia. To był 1917 rok i bardzo popularna forma rozrywki w atelier na całym świecie, takich atelier stacjonarnych, mobilnych. Można było sobie w ustawionych pod odpowiednim kątem dwóch lustrach zrobić autoportret, w którym było się w 5 egzemplarzach. Tutaj mamy Jadwigę Janczewską, a tam wąski kadr, charakterystyczny dla pioniera wąskiego kadru w Polsce, czyli Witkacego, i samego Witkacego na tym zdjęciu i te na całym świecie. No tak, pionier zdecydowanie. Dzięki temu jest w katalogach fotografii na świecie w ogóle wymieniany jednym tchem z największymi nazwiskami awangardowych fotografów początku XX wieku. Tutaj mamy na przykład portret Artura Rubinsteina. Kuzynka Witkiewiczówna, Dziudzia, Jadwiga Witkiewiczowa, żona, niedoszła żona
czyli Anna Oderfeld, a tutaj Tadeusz Langier, który stał się Witkacym w roku jubileuszowym 1985. Przez pomyłkę stwierdzono, że to jest Witkacy i dano na pocztówki. Takie cuda. O ekshumacji i pogrzebie nie będziemy dzisiaj nic mówić. Był performerem, jednym z pierwszych także, dokumentował te różne wydziwiania z innymi twórcami dwudziestolecia międzywojennego, tutaj z Romanem Jasińskim. No i co, no to performer, no performatyka teraz niestety króluje w sztukach wizualnych, teatralnych także, więc muszę o tym powiedzieć, nie? Żeby go wpisać w aktualnie modny nurt. Kolaps przy lampie, tutaj portret Ireny Solskiej i jej córki. Ja nie wiem, co on w tej Solskiej widział naprawdę, chociaż z drugiej strony też nie powinien tego mówić, bo co ona w nim widziała, nie? Dla równowagi powiem, ale... No i dzięki takiej wszechstronnej twórczości stał się ten Stanisław Ignacy Witkiewicz pewną metką, etykietką. Można z nim zrobić wszystko. I obecnie możecie Państwo kupić wódkę, absynt, śliwowice o marce Witkacy. Możecie go na monecie prostokątnej nabyć. Możecie przeczytać właśnie w Słupsku na tablicy, że tam nigdy nie był. Najróżniejsze gadżety. Mam nadzieję, że będzie ta produkcja rosła ku chwale naszego patrona, który, jak mówiłem, polskim Picassem powinien się stać. Zobaczcie, prawie to samo. A z Picassem łączyło go także to, że posiadał jego gitarę, kompozycję, którą na dodatek, jako jedyny polski chyba donator, podarował do zbiorów publicznych i podarował Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi w 30 bodajże pierwszym czy drugim roku, kiedy była taka akcja zbierania zbiorów sztuki współczesnej dla powstającego muzeum w Łodzi. Niestety ona nie przetrwała wojny, zaginęła, ale w naszym czasopiśmie Witkacy, półroczniku, można przeczytać historię, skąd w ogóle tę gitarę Witkacy miał. I teraz przechodzimy do reklam. Oszczędziłem w trakcie, nie wyłączałem się, nie puszczałem reklam co 15 minut, więc teraz mamy reklamy, zapowiedzi i nowości Państwowego Instytutu Wydawniczego, ponieważ w zasadzie wszyscy redaktorzy dzieł zebranych są w Instytucie Witkacego, no to trudno byśmy nie reklamowali dzieł zebranych. Właśnie ukazała się w grudniu Kronika Życia i Twórczości Stanisława Ignacego Witkiewicza, którą da się czytać, w przeciwieństwie do na przykład dzieł filozoficznych. Chociaż nie zniechęcam nikogo. Bibliografii nie będzie się dało czytać, ale może się przydać, bo będzie miała drugi na przykład tom 900 stron, ale tam będzie można znaleźć na przykład nazwiska aktorów, którzy występowali w przedstawieniach witkacowskich, między innymi w Teatrze Kaliskim. O różnych takich ciekawostkach można przeczytać w czasopiśmie Witkacy. To jest pierwszy numer, który jest nie do kupienia nigdzie i to jest specjalnie tak zrobiliśmy, tak, umówmy się. Mamy głowę na karku, jako wydawca będziemy sprzedawać po 1000 zł kiedyś egzemplarze, jak już dojdzie do takiej ceny. Siedzą tutaj i zaraz będą przedstawieni redaktorzy tego czasopisma. Jest boskie graficznie po prostu. Korektę robi psychopatka korekty. Także jak ktoś znajdzie błąd, to gwarantujemy nagrody. Nie, są. No wiem, ale muszę jakoś zareklamować. Polecamy też się jako miejsce na reklamę swoich prac plastycznych, bo to są polskie prace na okładkach i teraz już mogę się od drugiego numeru w bardzo promocyjnych cenach tutaj wystawiłem. Mamy numer drugi i numer trzeci. Numery na okładkach są bardzo mylące, bo są łamane przez rok, więc nikt się połapać nie może, o który numer chodzi, bo to jest numer pierwszy, a to jest numer drugi. I tutaj mamy okładkę młodego artysty Łukasza Leskiera, to są Szewcy, akt pierwszy. To się da dopatrzeć. A tutaj już bardziej czytelny hiperrobociarz. Nie ma na sali, ale kaliskiego artysty Piotra Nogaja. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zachęciłem do przeczytania.